Nie jest ci dobrze, ty jesteś sam. Zostałeś stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Bóg jest osobą. Możesz do Niego zawołać. Możesz do Niego zawołać. Możesz Go spotkać. Dlatego, że to jest osoba. To nie jest jakiś abstrakcyjny byt. Gdy rozejrzysz się wokoło, to zobaczysz, jak misterny sposób jest stworzone wszystko, to możesz zobaczyć, możesz obserwować w świecie przyrody. Jak niesamowite są zwierzęta, jak niesamowite są rośliny. A ty jesteś osobą. Stworzyła cię osoba. Stworzyła cię osoba. I z tą osobą możesz mieć relację. To jest niesamowite. Możesz mieć relację ze swoim twórcą. Człowiek. Może być dzieci, może być ojcem, może być matką. Dlatego, że w niebie jest ojciec, który dał ci życie. Problem polega na tym, że potrzebujesz zdecydować się, że chcesz do niego należeć. To prawda, że wszyscy ludzie są dziećmi Bożymi. Tak, wszyscy jesteśmy stworzeniami Bożymi. Ale żeby być dzieckiem Bożym, to musisz Bogu dać władzę rodzicielską nad twoim życiem. Potrzebujesz dać Bogu władzę rodzicielską nad swoim życiem. A to się dzieje przez spotkanie z Jezusem Chrystusem. Dlatego, że Bóg objawił się człowiekowi w Jezusie. Bóg stał się człowiekiem, żeby naprawić to, co człowiek spaprał. Dlatego, że człowiek zbuntował się, odwrócił się od swojego Stwórcy. Bóg stał się człowiekiem, żeby ciebie uratować, żeby pojednać ciebie ze sobą. Bóg stał się człowiekiem, aby uratować ciebie przed swoim własnym, sprawiedliwym gniewem. Bo Bóg jest sprawiedliwy. Bóg jest absolutny. Bóg to nie jest jakiś dziadyga gdzieś daleko na tronie. Bóg to nie jest też jakiś sklerotyczny, poczciwy dziadzio, który pocałuje każdego pszczółko, bo jest miłością. Bóg to jest absolut. Absolut. Bóg jest miłością, ale Bóg jest też sprawiedliwy. Wszystko, co istnieje, istnieje dzięki Niemu. Jeżeli chcesz Go spotkać, potrzebujesz się przed Nim ukorzyć. Uznać to, że Go potrzebujesz. Uznać to, że jesteś od Niego oddzielony przez grzech pierwszych rodziców. I gdy do Niego przyjdziesz, otwierając swoje serce, gdy powiesz: Jezus, wierzę w to, co zrobiłeś na krzyżu Golgoty. Dziękuję Ci za Twoją śmierć i zmartwychwstanie. Wierzę, że pokonałeś grzech. Wierzę, że pokonałeś śmierć. Zasłużyłem na śmierć, ale Ty umarłeś za mnie. Bądź moim Panem i Zbawicielem. Jeżeli w taki sposób się pomodlisz i popłynie to z Twojego serca, będziesz zbawiony. To jest dla każdego człowieka. Potężny Bóg postanowił się stać taką kruszynką jak my. Potężny Bóg stał się człowiekiem, żeby uratować Ciebie przed słuszną karą. Ale tak naprawdę od tego się zaczyna. Jeżeli przyjdziesz do Niego, jeżeli uczynisz Go swoim Panem i Zbawicielem, to tak naprawdę wtedy się wszystko zaczyna. Zaczyna się przygoda. Dlatego, że w Nim jest spełnienie. W Nim jest bezpieczeństwo, a przede wszystkim w Nim jest wieczność. Jeżeli spotkasz Go, to będziesz bezpieczny na wieki. Jeżeli spotkasz Go, jeżeli zawierzysz Mu siebie, to przejdziesz ze śmierci do życia. I kiedy Twoje fizyczne ciało obumrze, będziesz na wieki z Nim. Ale musisz się na to zdecydować. Musisz uczynić Go swoim Panem. Musisz powiedzieć: potrzebuję Cię i chcę Cię. Bądź moim Panem, bądź moim Zbawicielem i wtedy stajesz się Bożym dzieckiem. Przez to, co zrobił Jezus na krzyżu Golgoty dla Ciebie.
I to jest bardzo ważne, żeby to zrozumieć i żeby otworzyć swoje serce naprawdę. Dlatego, że twoje życie jest bardzo kruche, jesteś tutaj dzisiaj, ale nie wiesz, ile czasu jeszcze spędzisz na tej ziemi. Może jutro ci już nie będzie, może jeszcze będziesz żyć bardzo długo. Życie ludzkie jest kruche, dlatego bardzo ważne jest to, w jaki sposób je inwestujesz i co z nim robisz. Nie warto gonić za rzeczami, które są chwilowe. Zainwestuj w to, co się naprawdę liczy. Potrzebujesz swojego Stworzyciela, potrzebujesz Zbawiciela. Jezus Chrystus umarł za każdy swój grzech. Jeżeli przyjdziesz do Niego, jeżeli prawdziwie uwierzysz w tę ofiarę, jeżeli zdegniesz swój kark i uczynisz go swoim Panem i Zbawicielem, będziesz zbawiony. Jezus wraca na tę ziemię jako potężny Pan, jako Król Królów, jako Sędzia. To będzie czas sądu, ale wciąż jeszcze jest czas łaski i zbawienia i możesz się upamiętać. Możesz się upamiętać, więc przyjdź do Niego, On czeka na Ciebie. On Cię kocha, możesz do Niego przyjść, ale na Jego zasadach. Uwierz w Jezusa, a będziesz zbawiony. Ty i Twój dom.